Witam serdecznie Państwa mecenasostwa. Zapraszamy. Stoliczek czeka. Oczywiście. Torebkę może troszkę otworzymy, bo jeszcze w drzwiach pył u nas jest. Zapraszamy serdecznie. Może tu wyglądamy. A dzień dobry. Dzień dobry. Proszę dalej tam. Proszę. To zgodzą się na żyć, a potem... Przytrzymaj. Panie Henryku, co pan zrobił? Chciałem. Ale dlaczego? Ja nie lubię tej cholery. A ona o tym wie? Wie, zawsze idę. Czy może ktoś podejdzie? Czy tu jest jakaś samoobsługa? Witam szanownego pana. Po maleńku chodzimy, prawda? Przepraszam za spóźnienie najmocniej. Proszę pana. Co wiesz? No. To jest widelec, to jest karta. Co my tu mamy? Tak jakoś z siebie pan dzisiaj od chwili, kiedy się obudziłem. O! Nóżki świńskie, galareczki. Czy mogę coś zaradzić? Tak, no po to z panem w ogóle rozmawiam. Radziłbym nie brać. A jest jakiś zakaz? Zakazu nie ma, ja tylko radzę. A, no rozumiem. Mogę nawet powiedzieć dlaczego. Nie, bo ja jestem delikatny bardzo. A jakby tutaj... Szparagowy krem. Lubi pan stare zupy? A nawet bardzo stare, powiedzmy. Nie. Proszę. No to wobec tego zraziki. Zraziki z kaszą, no już chyba nic prostszego. Pozwolę sobie zadać jeszcze jedno pytanie. Czy... Lubi pan, jak potrawa śmierdzi? To akurat zraziki śmierdzą. A przepraszam, czym? Przepraszam bardzo. A, to za wcześnie, żeby tym śmierdział, prawda? To dopiero... No cóż, no nie bardzo pan mi jakoś ułatwia, a wie pan, głód mam taki... To może tornado. Tornado w sosie z zielonego pieprzu. Pieprz w porządku, o. Ale chora świnia. A co chora świnia? Przecież jest tornado. Tak, ale z chorej świni. Tego nie pisaliśmy, żeby nie zrażać. Może ja poproszę sam pieprz. Nie radziłbym właściwie. Dziękuję bardzo. Przepraszam bardzo. Najmocniej przepraszam, bo jeszcze ja mam tutaj rachuneczek. Co rachuneczek? Co? Czy pan chyba zwariował? Przecież ja nic nie jadłem, nic nie piłem. Ale konsultował się pan. No i co z tego? No i chyba należy mi się honorarium. Aha, no dobrze. Ja podpiszę na pokój. 311. Tak? To rzeczywiście. Szanowanie.
Witam serdecznie. Ja tylko chciałem... Coś znieśmy. Tak, tak, oczywiście. Bardzo proszę. Czy mogę kartę? Nie. Z główki. Ale ja nie wiem z główki, co jest u was. No ja tak coś mi przekraczyło. Zupę czy... Co chcesz? No, dawaj. No, zupę. No, zupeczka. Pomidorowa? Tak. Nie, pomidorowej nie. Ja tam wybiorę coś takiego. Ale tam, ja nie lubię nie. Wszystkich zup. Co jako? Bulion? Ja tam zrobię sam witraszy tam. Nie. No dobrze. A na drugie? No, po zupie jeszcze coś zjadł. Kotlecik jakiś świeżutki. Ale wolałbym coś chudego, bez tłuszczu. Tak sobie. Może ja ci z zieleniny zwierząt usmażyć. Ale bez tłuszczu raczej nie może. Usmażyć bez tłuszczu. Mogę cię pocałować? Proszę pana, ja jestem głodny, no. A jeszcze deser jakiś? Deser? Za chwileczkę będzie wszystko. Naprawdę. No to bardzo proszę tę zupę i to tak jak mówiłem, żeby... Dobrze? Deserek też? Też, deserek. Wszystko może być od razu. Daj pyska. Nie, to jak zjem deser, dobrze? No, ja tu tak... będę się siedział, nie ruszę się stąd. Słowo daj. Leciutko, no. Policzę, no. Już przynosz. Biegiem. Lecę, sam będę. Smacznego, chłopie. Nie całkiem. Pieprzyk pieprzymy. Sólkę solimy. Słucham pana. Co pan mi tu podał? Co to jest? Ale to? To? Jak to co? No słomka, no. Nie ma do zabierze teraz. Słomkę będę jadł we flakach. Wiem, jeden lubi no, łyżką, drugi słomkę. Dobrze. Słomka. To by pieniądze wydaje. A takie dziadostwo. Cholera nawet chyba nie ma tych książek życzeń. Słomką. Smakiem to też jest... A co to jest? Kelner! Aż pan ma ludzi strasznie. Ale co to jest? Kopalnia jakiś niespodzianek. Co to jest to? Co to jest to? Jak to jest to? No bo klopsik, no. To jest klopsik? Biały? Z papieru? Klopsik to jest, tak? Proszę to zabrać. Przepraszam bardzo, bo rozmiękno. O pan się gozdrze z tym jedzeniem. Nie pan to zabiera świństwo. Proszę bardzo, mogę zabrać. Nie będę płacił za to. Słomki, papiery. Gdybym był bardziej obrzydliwy, to bym odmówił. Jedzenia tego świństwa. Ale głodny. A! No nie. Kelner! Oj, niech mnie pan nie wnerwia. Nie wnerwia? Tak, słucham. Ja przychodzę zjeść, a dostanę wrzodów od tego. Tak? Tu jest włos. Tak, proszę pokazać. No proszę, tu chwileczkę miałem na łyżce. Tak? I gdzie on jest? Zaraz. A, zeskoczył. Tu pod tym flaczkiem siedzi. Mogę pomóc? Nie pan... A, znowu uciekł. Jest włos tutaj. Proszę to zabrać. Jest. Z włosem jad świństwa. Co pan robi w ogóle? No czy mówię, że jest włos? Chyba widziałem, ja tego nie będę jadł. Ale gdzie jest? No gdzie? Na dnie, no. Ja muszę udowodnić, proszę pana, a nie tak. No. Tu chyba, tu chyba. Nie. No mówię no panu, tu, pod tym. No to trzeba wyjąć więcej tego. No, tu się, o, na palcu pan miał już.
A czego pan nie trzyma? No bo śliskie jest. Śliskie, to trzeba wcześniej nie wkładać włosy. O, proszę. No co, jest? No jest. No, mówiłem. Czerniawy taki. No to pani Halinki. Tak, tak. Podkuchenna nasza. No dobra, a co ja teraz... Muszę panu powiedzieć, taka kobita jest. Dobra, a co z tym jedzeniem, co? Już panu wkładam. O. I na pewno już pan nic nie tak. Smaczne. Zobaczymy. O. Halinka! Ale numer! Wieprzu brakuje, mówiłem. No, teraz to są flaki, tak? Czy musi naużerać? Dzień dobry. Dzień dobry. Ile kosztuje metry ziemniaków? 100 tysięcy. 100 tysięcy. To poproszę 20 centymetrów.